Zaczynamy od polskich śladów śledztwa prowadzonego przez Norwegów w sprawie zamachów w Oslo i na wyspie Utøya, a te prowadzą do Wrocławia. Anders Behring Breivik, podejrzany o zabicie co najmniej 93 osób, przyznał się w swoim manifeście, że środki chemiczne potrzebne do produkcji materiałów wybuchowych kupił we wrocławskim sklepie internetowym. Marcin Brodowski. To witryna internetowa sklepu, który rozprowadza odczynniki chemiczne. Andreas Breivik nie miał problemu z dokonaniem tu zakupów. Strona jest tłumaczona na kilka języków, między innymi na norweski. Sklep chemiczny zarejestrowany jest w jednym z prywatnych mieszkań w blokowisku na osiedlu Gaj. Firma chemiczna tutaj podobno jest gdzieś w okolicy. Jakieś chemikalia można kupić? Nie wiem. Mamy informację, że pod tym adresem jest taka firma, która nazywa się Chemicals. Może jest. Ta kobieta to matka właściciela sklepu internetowego. Przyznała, że syn prowadzi legalny interes, jest chemikiem z wykształcenia i handluje chemikaliami. Syn jest dorosłym mężczyzną, ma tę firmę od lat, tak się stało. Czy sprzedał? Nie wiem. A to nikt nie mówi, że on tutaj coś zawinił, tak? Tak. Było wczoraj ABW. To, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja bada polskie wątki norweskiej tragedii, rano ujawniła wrocławska prokuratura. Wykonywaliśmy czynności procesowe. Z uwagi na dobro tego postępowania obecnie żadnych szczegółów ujawnić nie mogę. My możemy dzisiaj powiedzieć, że od piątku jesteśmy w stałym kontakcie z policją norweską, że przeprowadzamy pewne ustalenia na rzecz policji norweskiej. Wiadomo, że funkcjonariusze ABW przeszukali we Wrocławiu kilka miejsc. Między innymi magazyn, gdzie właściciel sklepu internetowego zgromadził odczynniki chemiczne. I poszedł składać zeznania jako świadek. Tak mu powiedziano. Zresztą jak przyszli ci panowie, to mówią, proszę się nie obawiać, to są działania prewencyjne. Wiadomo, że Breivik w grudniu 2010 roku kupił przez internet 30 dekagramów azotynu sodu. Kupił też 150 kg proszku aluminiowego. W sprawie tej nikt nie został zatrzymany i nikomu nie przedstawiono zarzutów. Igor Devold to norweski reżyser polskiego pochodzenia. Jego przyjaciółka przez ponad rok pracowała z norweskim zamachowcem. To był taki przeciętny człowiek. Spokojny? Wtedy spokojny z tego, co ona mówiła, że gdyby nie pamiętała go jako jakiś bardzo radykalny, ale z tego, co słyszałem, to przez ostatnie 5 lat on się tak zradykalizował mocno. Bilans ofiar śmiertelnych piątkowych wydarzeń w Norwegii to 93 osoby. Wrocław, Marcin Brodowski. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sprzedaży chemikaliów sprawcy zamachu bombowego w Oslo i masakry na norweskiej wyspie Utøya. Anders Behring Breivik w swoim manifeście napisał, że kupił chemikalia we wrocławskim sklepie internetowym. O sprawie z dolnośląskimi policjantami rozmawiał Marcin Rosiński. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła, że Norweg kupił we wrocławskim sklepie internetowym ponad 150 kg różnych substancji chemicznych. Nic nie wskazuje na to, że skorzystał z nich, konstruując bombę zdetonowaną w Oslo. Wiadomo, że jako rolnik miał dostęp do nawozów sztucznych i specyfików, z których można stworzyć ładunek wybuchowy. Dostęp w internecie do materiałów wybuchowych, do konstrukcji i do tworzenia z komponentów tego typu urządzeń, które mogą pozbawić życia tak wielu osób, po prostu jest na tyle dostępny, że ktoś, kto się tym może interesuje, może coś takiego zrobić. Współczesny terroryzm korzysta z internetu nie tylko po to, by publikować oświadczenia czy manifesty. W sieci nawiązują się kontakty handlowe. Finalizowane są transakcje. Prawda jest taka, że służby specjalne, policja legalnej działalności gospodarczej nie monitoruje, bo to byłoby wchodzenie już w zakres swobód obywatelskich. Ale wzrost zagrożenia atakami terrorystycznymi każe brać pod uwagę konieczność modyfikacji niektórych rozwiązań prawnych. Czy nie warto zastanowić się, czy niektóre właśnie produkty, które oprócz tych celów rolniczych lub innych, a mogące służyć do dokonania przestępstwa, w tym wypadku zamachu terrorystycznego, nie powinny być objęte jakąś regulacją prawną. Komendant główny, który gościł na święcie dolnośląskich policjantów, ujawnił, że Unia Europejska prowadzi pracę nad przepisami zwiększającymi kontrolę nad sprzedażą nawozów sztucznych i niektórych substancji chemicznych.
Zagrożenie terroryzmem było, jest i będzie. Jego nasilenie będzie się uzależniać od tego, o czym już wspomniałem, pisał Huntington, a mianowicie od zderzeń cywilizacji, czyli kręgów kulturowych, wzajemnego przenikania, co umożliwiła globalizację. Wrocław, Marcin Rosiński.